Moi drodzy kochani, w tym odcinku wykonamy między innymi takie połączenia. I będziemy się świetnie bawić z naszą strugnicą Hernhutów. W poprzednim epizodzie zostawiłem Was na etapie wykonywania przedniego i tylnego elementu stojaka, konstrukcji stojaka. Przed nami chyba najtrudniejsze zadanie w całym projekcie, czyli wykonanie przelotowych gniazd pod poziome łączyny, które w tej chwili w wersji jeszcze surowej znajdują się za mną. To są duże gniazda, użyjemy do tego korby, o właśnie tej, i kilku dłut. To nie będzie skomplikowana operacja, ale na pewno wymagająca odpowiedniej cierpliwości i troszeczkę pomyślunku. Zanim jeszcze rozbiorę tą konstrukcję, a na razie to jest złożone na sucho, bez kleju, znaczę zewnętrzne strony stojaka, ponieważ te zewnętrzne strony będą oparciem dla znacznika, którym wytrasujemy gniazda. No cóż, nie ma odwrotu. Zabierzmy się za dłutowanie, a właściwie najpierw za borowanie. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. Ponieważ większą część naszego urobku wybierzemy za pomocą świdra i korby, najlepiej zamocować element, w którym będziemy wiercili, w przednim zacisku imadła, ponieważ będzie to wymagało użycia trochę siły. I myślę, że w tej pozycji ta siła jest zdecydowanie lepiej wykorzystywana niż w pozycji poziomej. Do dzieła! Teraz odwracam i to samo z drugiej strony. Pora zabrać się za dłutowanie. Trochę mi to zajmie, a może w tym czasie Łukasz opowie Wam nieco o tym, co mają wspólnego nasi bracia morawscy, czyli Hernhuci, z musztardą sarebską. To ciekawa historia. No, dziękuję, teraz już wszyscy wiedzą, że mamy schizofrenię. My precious. Wracając do tematu Hernhutów, bo przypominam tym, którzy nie oglądali pierwszej części cyklu Morawskiego, budujemy kopię strugnicy, której oryginał jest w USA, w muzeum w mieście Old Salem. Mieście zbudowanym właśnie przez naszych bohaterów, braci morawskich, a właściwie to już tak zupełnie po naszemu, to oni się zwą Odnowiona Jednota Braterska. Dobra, gdzie Rzym, a gdzie Krym? Zapytacie, skąd Morawianie wzięli się w Ameryce? Widzicie, Ameryka Północna to tylko jeden z wielu kierunków misjonarskich Hernhutów.
Misjonarstwo i ewangelizacja były jednym z fundamentalnych założeń jednoty braterskiej. Po ustabilizowaniu w 1722 roku swojej głównej miejscówki, to jest Herrnhut właśnie, a to jest miejscowość na Dolnych Łużycach w Saksonii. Nazwa oznacza Straż Pańska. Obrotni braciszkowie zaczęli się rozglądać, gdzie by tu jeszcze zbudować następne. Ruszyli więc do okolicznych krajów, no, między innymi osiedlali się na terenie Polski, ale również do Afryki, Azji oraz Ameryki Północnej. Rosja była bardzo popularnym kierunkiem misjonarskim dla protestantów i właśnie w okolicach dzisiejszego Wołgogradu, kiedyś to był Stalingrad, a jeszcze wcześniej Carycyn, w 1765 roku, ponad 2000 km od swojej kwatery głównej, Herrnhuci zakładają osadę o nazwie Sarepta. W tej okolicy uprawiano specjalną odmianę gorczycy, która dała początek słynnej musztardzie. Pamiętajcie o tym, pałaszując grillową. Aha, najlepsza musztarda sarepska to oczywiście nasza poznańska z Pegazem. Mniam. A teraz oddaję już głos do warsztatu. Łukaszu? Dłutowanie pod tym nieco nietypowym kątem może stwarzać pewne problemy, dlatego chciałem Wam pokazać taką prostą metodę na to, jak znaleźć oparcie dla dłuta, żeby zachować kąt, właściwy kąt, to jest 105 stopni, albo 15 stopni, zależy jak patrzeć. Właściwe spasowanie tego gniazda to klucz do przyszłego przyjemnego składania i rozkładania strugnicy. Chodzi o to, żeby ta łączynka, która wchodzi w to gniazdo, wsuwała się i wysuwała przyjemnie po prostu. Gniazda wydłutowane i jak sobie tak zerkam w te elementy, to cieszę się oko moje i raduje serce, bo wiem, że wyszło to całkiem nieźle i nie będzie większych problemów zapewne przy składaniu tych elementów i spasowywaniu czopów, które powinny tutaj pasować w tych długich łączynkach, które są tutaj za mną. I a propos tych łączynek, teraz trzeba odsadzić te czopy. Odsadzić, czyli trzeba je narżnąć i odciąć, tak żeby pasowały do gniazd. Do dzieła! Pora zabrać te stojaki, ale chyba jednak pojedynczo. I spróbować odsadzić te spore, było nie było, czopy. Chciałem Wam pokazać co najmniej dwie metody, jak sobie poradzić z takim dużym czopem. Pierwsza metoda, która od razu Wam powiem, jest zdecydowanie bardziej praktyczna, to nacięcie, a zresztą zobaczcie sami, postaram się wyjaśnić Wam w trakcie pracy, co się dzieje. Po zwykłym konwencjonalnym narżnięciu czopa narzynam również ten czop w kilku miejscach, po to, żeby go wydłutować w częściach. Później okaże się, dlaczego to jest takie istotne. W
trakcie dłutowania bardzo istotne jest, żeby kontrolować się i sprawdzać, w którą stronę idą włókna i jak odłamie się kolejny kawałek. Dlatego zawsze dłutuję od góry, sprawdzając, jak zachowa się drewno w danej sytuacji. I pomimo tego, że akurat ta deska była całkiem łaskawa, to i tak były kierunki, w które drewno chciało współpracować, a były takie, które no, mniej chciało współpracować. W każdym razie, po wstępnym etapie takiej zgrubnej obróbki następuje obróbka precyzyjniejsza, w końcu opieram dłuto na wytrasowanych liniach i przechodzę do strugów, które dają mi praktycznie gładką powierzchnię. Metoda druga to konwencjonalne odsadzenie czopa za pomocą piły, ramówki. Ta łączyna jest po prostu zbyt długa i właściwie nie znalazłem sposobu na to, żeby ją jakoś wygodnie i odpowiednio umieścić na strugnicy. Reszta czynności jest dokładnie taka sama jak w poprzedniej metodzie. Tak czy siak uzyskaliśmy odpowiedniej jakości czop. No dobra, a co jeżeli drewno za bardzo nie chce współpracować i pojawi nam się brzydki i bardzo ohydny sęk? Otóż po prostu zabieracie się do niego powoli. I jak widać, zaprzestałem eksperymentów i resztę czopów po prostu wydłutowałem. Na koniec odrobinę ślepego dłuta i cykliny i voilà! Na razie nie jestem w stanie zaprezentować Wam tego stojaka w inny sposób. Po prostu nie mam miejsca, żeby odpowiednio ustawić kamerę i odpowiednio daleko od kamery ustawić ten stojaczek. Czy udało mi się skończyć stojak? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jest sporo pracy. Na szczęście to już są rzeczy, powiedziałbym, detale. Brakuje klinów, które wykonamy w kolejnym odcinku. Musimy jeszcze zestrugać górne łączyny po to, żeby mogły przyjąć blat i narzędnie na gładko. Będziemy też robili kołki, którymi zabijemy połączenia po to, żeby je wzmocnić. Strugnica już teraz jest bardzo masywna. Ten skos, ten kąt daje jej naprawdę ogromną sztywność w kierunku strugania, co jest właściwie bardzo ważne dla narzędzia tego typu, bo to jest narzędzie, to nie jest mebel, to jest narzędzie. I rzecz ostatnia, ale chyba najważniejsza. Chciałem podziękować wszystkim nowym patronom. Zostanie patronem mojego kanału to najlepszy sposób na to, żeby wspomóc budowę tej strugnicy i rozwój mojego kanału, bo z samych reklam to naprawdę YouTube mógłby sobie darować. I szczerze powiedziawszy, gdybym mógł, naprawdę wyłączyłbym w ogóle reklamy na moich filmach, ale niestety algorytm YouTube'a jest taki, że jeżeli nie ma włączonych reklam, to właściwie nie będzie Wam pewnie podsyłał nawet informacji o tym, że wrzuciłem coś nowego na kanał. Dlatego reklamy muszą zostać, ale one naprawdę nic nie dają. Patronite to jest najlepszy sposób na to, żeby pomóc mi w rozwoju kanału.
A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Odcinku, w którym wreszcie zabierzemy się za blat. Pa!